tym miesiącu maryjnym, październikowym, wysłuchamy przepięknych pieśni maryjnych. Tytuł koncertu z dawna: Polski tyś królowa. A zatem będzie otwierał nasze umysły, nasze serca na piękne strofy i poezji narodowej, a przede wszystkim tej poezji religijnej, przybliżającej nas do osoby Najświętszej Marii Panny. Bohater, poświęcił swoje życie, ale on był oddany temu dziełu. On przeżywał tam trudne czasy, ale przy tym był pogodny. Przy tym on nie narzekał, tylko zawsze szukał, jak znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji, kiedy mu służba bezpieczeństwa przeszkadzała w nauczaniu, czy po prostu chciała mu tą budkę zieloną zamknąć. To jest film, który zrealizowałem razem z moim tatą Jurkiem Ridanem. Tak naprawdę mój tato zaczął pracę nad tym filmem w 70 roku. Wtedy był jeszcze członkiem amatorskiego klubu filmowego Nowa Huta. Miał kamerę 16 mm i z tą kamerą tutaj na polach Mistrzejowickich miał jakby zaszczyt filmować księdza Kurzyję, arcybiskupa Karola Wojtyłę, no i sławną Zieloną Budkę. Mój tata zawsze mi opowiadał o tej Zielonej Budce, o księdzu Kurzyi. Ja wtedy jeszcze do końca sobie nie zdawałem sprawy tak naprawdę, co to było za miejsce, co to był za wspaniały człowiek. Pamiętam pierwszą przeświętą, którą odprawiał ksiądz Józef. I w ten czas było chyba 12 dzieci do pierwszej komunii świętej, przygotowanych już w Zielonej Budce. Tak sobie myślałem, że oni są szczęśliwcami, bo w taki dzień Zielonych Świąt, prawda, samo zesłanie Ducha Świętego. No, zajęło nam to prawie 3 lata pracy nad tym filmem, no, ale dotarliśmy do 18 osób, występuje w filmie. To jest dużo jak na film dokumentalny. Prawie wszystkie osoby poznały księdza Kurzyję i prawie wszystkie jakby osoby no, mogły zaświadczyć jakby na temat księdza Kurzyi i to jest jakby najważniejsze. I dla mnie jakby praca nad tym filmem też była wzruszająca, bo każda osoba, która opowiadała, było widać, że ma w sercu jakby dużo jakby miłość do tego księdza, do księdza Kurzyi. To były po prostu bardzo ciepłe, emocjonalne wypowiedzi i starałem się też przekazać tego ducha, tych emocji, które były. Pamiętasz, jak chodziliśmy do Zielonej Budki na religię i często nie tylko, tak, zwłaszcza jak była taka pogoda, gdzie religia odbywała się na zewnątrz, to ksiądz Kurzyja, kiedy jeszcze był sam, zanim siostry zakonne przyszły, to
były organizowane właśnie jak nie zabawy z jabłkiem, jak ktoś na gitarze nie przygrywał. Była i zabawa, i religia, a i ognisko się nieraz tam z tyłu za kościółkiem rozpaliło. Jego siostra powiedziała nam, że on kiedy wracał z przesłuchań 48-godzinnych, to się po prostu słaniał na nogach. W mieście, które miało być miastem komunistycznym bez świątyni, on zorganizował de facto parafię, wspólnotę, bardzo mocno ze sobą związaną, a nade wszystko doprowadził do rozpoczęcia budowy kościoła. I on jest tym fundamentem tej właśnie parafii. Dopiero pracując nad tym filmem zacząłem sobie zdawać sprawę, jak wielka to była postać, jak wspaniałe rzeczy dokonał i że ten film musi naprawdę powstać o tym księdzu i o tym wszystkim, co tu się działo i też o ludziach, o parafianach, którzy go bardzo mocno wspierali. Bez nich nie byłoby tej parafii, nie byłoby i Zielonej Budki i nie byłoby tego kościoła wspaniałego. On się nigdy nie poddawał. Nawet gdy był już naprawdę bardzo chory, to nie dał sobie powiedzieć, Józek, odpocznij trochę. Nie, on działał do końca. Muzyka, obrazy i przede wszystkim relacje ludzi tworzą ten film. Nie chcę dużo mówić, bo film po prostu czeka. Serdecznie wszystkich zapraszam. Człowiek wielkiego serca. Dziękuję, że przyszliście.